Najczęstszym powikłaniem, którego się obawiacie przy zabiegach z wykorzystaniem kwasu hialuronowego, jest migracja kwasu hialuronowego. Co to jest i czy naprawdę trzeba się tego obawiać? O tym dowiesz się w tym filmiku. Migracja kwasu hialuronowego jest przemieszczeniem się kwasu hialuronowego z miejsca, w którym powinien być, z miejsca podania, do innej przestrzeni. Nie będzie tak, że kwas nam zmigruje w jakieś bardzo dalekie, odległe okolice, czyli na przykład z ust do okolicy ucha. Najczęściej jest tak, że ten kwas migruje w tkanki, które są bardzo blisko, czyli na przykład z ust nad usta. Także od razu mogę obalić ten mit, żeby kwas hialuronowy wędrował po naszym ciele. Żebyście wiedzieli, o czym teraz mówimy, pokażę Wam teraz na zdjęciach, jak może wyglądać migracja kwasu hialuronowego. Jak widzicie po zdjęciach, obszar, którego może dotyczyć migracja kwasu hialuronowego, jest różny. Mogą to być usta, może to być dolina łez, czy ogólnie cały obszar na twarzy. Najczęstszym obszarem, którego migracja dotyczy, jest obszar ust, obszar wargi górnej i migracji nad czerwień wargową w tą część wargi białej. Innym bardzo popularnym obszarem jest okolica doliny łez. O tym, jak to wszystko wygląda, to widzicie za chwilkę. Najczęściej migracja dotyczy ust. Jest tak dlatego, że po pierwsze jest to jeden z najbardziej popularnych zabiegów, w których używamy kwasu hialuronowego, więc tym bardziej im większy procent pacjentów wykonuje dany zabieg, tym oczywiście większy procent powikłań po takim zabiegu będzie przez pacjentów odczuwalnych. Dlatego w tym filmiku będę koncentrować się przede wszystkim na opisie przykładów właśnie dotyczących okolicy ust. No dobra, skoro mówimy o migracji, jak taką migrację rozpoznać u siebie? Przede wszystkim, czy migracja kwasu hialuronowego boli? Nie, absolutnie taka migracja nie boli, absolutnie nie daje to żadnej dolegliwości poza efektem kosmetycznym, poza efektem wizualnym. Czasami też jest tak, że w momencie, kiedy jest duża migracja, kiedy jest duże obciążenie okolicy, która nie powinna być obciążona przez ten kwas hialuronowy, możemy czuć taki dyskomfort podczas mówienia, podczas uśmiechania się, jeśli mówimy o okolicy ust. Natomiast sama migracja nie boli. Po drugie, migracja kwasu hialuronowego nie dzieje się z dnia na dzień, nie dzieje się z godziny na godzinę. Nie będzie tak, że pójdziecie spać wieczorem, a obudzicie się rano już od razu z dużą migracją poza czerwień wargową. To wszystko dzieje się bardzo stopniowo. Często właśnie trudno jest samemu sobie to zauważyć, jeśli nie wiemy, na co zwrócić uwagę. Dlatego bardzo często posługujcie się lekarzem, który wykonuje taki zabieg, żeby się go dopytać, czy wszystko tu jest w porządku, czy wszystko jest tak, jak powinno być, bo migracja ani nie boli, ani nie dzieje się z dnia na dzień. Często dostaję zapytania odnośnie migracji, czy to jest migracja po zabiegu powiększenia ust, jeśli zabieg powiększenia ust był wykonywany tydzień, dwa, trzy tygodnie temu. Na początku, po zabiegu powiększenia ust, jest obrzęk. I ten obrzęk jest spowodowany samym zabiegiem, jest spowodowany tym, że są nakucia, że warga na samo ukucie może zwiększyć swoją objętość i czasami wydaje się, że faktycznie jest nadmiar tkanki nad czerwienią wargową. Natomiast najczęściej jest tak, że po zabiegu to nie jest migracja, tylko właśnie jest ten obrzęk, taka obramówka pozabiegowa. Do samej migracji dochodzi zwykle później. Wyjątkiem są pacjenci, którzy wykonują zabieg powiększania ust po zabiegu wcześniejszym rozpuszczenia ust i wykonują go zbyt prędko, zbyt łapczywie. Co wcale mnie nie dziwi, bo jeśli się do tego przyzwyczajamy, że mamy usta powiększone i nagle tych ust nie ma, chcemy je jak najszybciej wypełnić. Natomiast tutaj w takim przypadku im dłużej poczekamy, im dłużej odwleczemy ten drugi zabieg powiększenia ust, tym dla nas lepiej, bo to jest właśnie ten przypadek, kiedy może dojść do migracji, jeśli zbyt szybko powiększymy usta po zabiegu rozpuszczenia ust. Natomiast w większości przypadków, w zdecydowanej większości przypadków, ten obrzęk po zabiegu poza czerwienią wargową jest właśnie tym obrzękiem, a nie migracją. No dobra, to mamy ten czas, że minęło kilka tygodni od zabiegu i jak zatem rozpoznać tą migrację? Najczęściej jest tak, że widzimy wtedy taką opuchliznę właśnie nad czerwienią wargową. Kwas, który zmigrował, kwas, który się przemieścił, po pierwsze daje nam objętość tam, gdzie tej objętości nie chcemy. Po drugie, łapie tą wodę, kwas zaczyna nam troszkę puchnąć, przez co zwiększa tą swoją objętość i jeszcze bardziej mamy więcej objętości w przestrzeniach, w których tej objętości chcieć
wcale nie chcemy. Przez to zamiast takiego ładnego przejścia od warki górnej na tą część skórną widzimy tutaj wybrzuszenia. Widzimy wybrzuszenia, które są widoczne zarówno w spoczynku, ale także podczas mówienia, podczas mimiki. W trakcie mówienia, w trakcie używania tej mimiki twarzy widzimy, że takie bułaczki nam powiedzmy tutaj zostają w tej części nad górną warką, że one się bardziej pokazują, że są bardziej widoczne właśnie przy robieniu min typu uśmiechanie się, typu dzióbki. Wszędzie tam, gdzie używamy mięśnia okrążnego ust, po prostu ten kwas jest tak jakby pracuje pod skórą i bardziej się pokazuje. Jeśli chodzi o drugą najczęstszą okolicę, w której dochodzi do migracji kwasu hialuronowego, czyli dolinę łez, w tej okolicy możemy rozpoznać tą migrację kwasu hialuronowego w ten sposób, że widzimy wybrzuszenie przy dolnej powiece, że zauważamy, że oczy nam puchną, że jak jesteśmy bardziej zmęczeni, mniej wyspani, mniej nawodnieni, widzimy, że ta okolica jest mocno napuchnięta. Widzimy także czasem prześwitywanie kwasu hialuronowego, to jest tak zwany efekt Tyndala, który sprawia, to prześwitywanie sprawia, że ten kwas jakby nam pokazuje się na kolor taki niebieskawy. I wtedy widzimy, że kwas nam zmigrował i jest umiejscowiony zbyt płytko i przez to właśnie pojawia się bułeczka, pojawia się obrzęk, pojawiają się obrzęki pod oczami i cała twarz w tej części środkowej jest taka jakby cięższa. Od czego zależy migracja kwasu hialuronowego? Na pewno zależy od okolicy podania. I tak jak Wam powiedziałam, są okolice, które bardziej predysponują do tego, żeby ta migracja do tej migracji doszło. I tym pierwszym przypadkiem właśnie jest okolica ust. Dlatego, że to jest najczęstszy zabieg, ale też dlatego, że to jest okolica bardzo dynamiczna. Jest to okolica, w której pracuje dużo mięśni mimicznych, przede wszystkim mięsień okrężny. I bardzo często ten mięsień jest po prostu bardzo aktywny. Podczas mówienia, podczas śmiania się, podczas pocałunków, podczas picia przez słomkę, cały czas, przez cały dzień ten mięsień pracuje. Pokazuje nasze emocje, komunikujemy się dzięki właśnie pracy mięśnia okrężnego, że cały jakby układ ust może się zmieniać i są osoby, które mają bardziej ten mięsień napięty, po prostu taka anatomia, taka genetyka. Są osoby, które ten mięsień mocno wypracowują, jak na przykład osoby, które bardzo dużo piją przez słomkę, które palą papierosy, kiedy ten mięsień po prostu jest cały czas tutaj naprężany. I w momencie, kiedy faktycznie ten mięsień pracuje mocniej, pracuje dłużej, pracuje więcej, to ryzyko migracji jest zdecydowanie większe. W takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadaktywnym mięśniem okrężnym ust, to co możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko migracji, to jest popatrzenie właśnie na pracę tego mięśnia i jeśli jest potrzeba, to ujarzmienie go trochę. Ujarzmienie na przykład z pomocą toksyny botulinowej, która sprawi, że po prostu mięsień nie będzie aż tak bardzo aktywny, jak był wcześniej do tej pory. Drugim obszarem, jeśli chodzi o popularność migracji kwasu hialuronowego, jest okolica doliny łez. I tutaj można by było pomyśleć, że ten obszar jest w sumie statyczny, że się w zasadzie nie rusza. I tutaj też mamy delikatny błąd. Dlatego, że w okolicy doliny łez mamy również mięsień okrężny, ale mięsień okrężny oka, który pracuje milion razy w ciągu dnia, bo się uśmiechamy, bo mrugamy, bo zaciskamy oczy, bo nas razi słońce. I to jest mięsień, który jest bardzo, bardzo cieniutki, ale wykonuje swoją pracę. Przy podaniu kwasu hialuronowego w okolicy doliny łez musimy podać preparat głęboko. Musimy podać go głęboko pod tym mięsieniem okrężnym przy kości, tak żeby był ten moment takiego zaczepienia w tej okolicy. Natomiast czasami może dojść do tego, że mimo wszystko, że preparat jest podany głęboko, no i się powiedzmy gdzieś tam wyślizgnie po czasie, jak będzie się metabolizował, w czasie znajdzie tą swoją drogę wyjścia i po prostu przejdzie, przemieści się, zmigruje właśnie nad ten mięsień okrężny i wtedy będzie widoczny. W takiej sytuacji w zasadzie nie mamy takiego antidotum na to, jak przy okolicy ust, że możemy podać toksynę, żeby ten mięsień osłabić. Natomiast tutaj bardzo ważne jest pilnowanie częstości zabiegów, a raczej ich rzadkości, żeby właśnie nie wykonywać ich zbyt często, żeby nie podawać zbyt dużej ilości kwasu hialuronowego w tej okolicy, bo w przypadku okolicy oka mniej znaczy więcej,
i mniej znaczy lepiej. Inne obszary, w które stosujemy kwasy hialuronowe, mają dużo mniejsze ryzyko migracji. Poza jeszcze jednym, brustami nosowo-wargowymi i okolicą ust, kącikami ust, bo tutaj faktycznie też mięśnie są bardzo mocne i mogą ten kwas jakby sobie wypchnąć. Natomiast jeśli chodzi o taki cały stelaż na twarzy, dużo mniejsze ryzyko migracji jest w tych okolicach, gdzie mamy ten taki moment przyczepienia preparatu do kości. Więc jeśli podajemy preparaty właśnie przy kości, dużo jest mniejsze ryzyko migracji w takiej przestrzeni. Poza tym części boczne na twarzy są dużo mniej aktywne mimicznie, dynamicznie. Jednak najwięcej dzieje się na tej części tutaj, na środku twarzy, tam gdzie mówimy, tam gdzie pracujemy, a te części boczne są statyczne. Czyli podsumowując, najmniejsze ryzyko tej migracji to jest okolica łuków jarzmowych, to jest wolumetria policzków. Natomiast w innych partiach to ryzyko także jest. I na przykład w części linii żuchwy może nam kwas być jakby zostać podbity przez pracę mięśnia żywacza i wtedy może też palotować nam tutaj przy mówieniu, przy grdzeniu, przy uśmiechaniu się. W okolicy bródki może nam przeszkadzać mięsień bródkowy, dlatego że często go używamy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że mówiąc, jedząc, używamy tego mięśnia. I tutaj także potrzeba jest sprawdzić, jaki jest mocny ten mięsień, jaką mamy dużą przestrzeń pomiędzy mięśniem a częścią kostną i jak dużo preparatu możemy tutaj podać. W okolicy skroni także jest bardzo niewielkie ryzyko migracji, natomiast ten preparat może przemieścić się grawitacyjnie w dół. W przypadku nosa to jest taki ciekawa okolica, dlatego że nos jest w zasadzie częścią zupełnie statyczną. Nie pracuje nam, jeśli chodzi o mimikę, natomiast tutaj także preparat może płynąć nam z tej części, powiedzmy, grzbietowej, tam gdzie sobie wypełniamy wzgórek, garbik na nosie, może nam spłynąć na te części boczne i może sprawić, że nos będzie wyglądał szerzej. Tak samo jeśli chodzi o okolice lwi, zmarszczki, tutaj także może dojść do migracji i do jakby rozpłynięcie się preparatu tutaj w tę część pomiędzy brwiami i też może to wyglądać nieestetycznie. Nie chcę Was tutaj w żaden sposób niepokoić tym, że ta migracja może faktycznie dojść do skutku w każdym miejscu. Jest to zdecydowanie dużo rzadsze, jeśli chodzi o te inne obszary, niż właśnie te, które wymieniłam, czyli okolice ust i okolice doliny łez. To są te dwa najczęstsze przypadki, kiedy dochodzi do faktycznej migracji kwasu hialuronowego. Od czego jeszcze poza obszarem podania zależy, czy dojdzie, czy może dojść do migracji kwasu hialuronowego. Ważnym czynnikiem jest ilość podanego preparatu. I tutaj im więcej, tym ryzyko migracji też będzie większe. Jak na przykład w przypadku ust. Usta musimy traktować bardzo delikatnie. Nie możemy chcieć efektu nadmiernego rozciągnięcia ust, bo usta mają swoją pojemność. I jeśli tą pojemność przekroczymy, to automatycznie nie będzie tej przestrzeni i ten kwas będzie wypchnięty na zewnątrz, bo nie będzie mógł zostać jakby w tej zamkniętej przestrzeni. Więc jeśli mamy wąskie usta, musimy dbać o to, żeby ich nie przepełnić za pierwszym razem. Jeśli chcemy mieć większe usta, zapytajmy się osoby, która wykonuje zabieg, jaką drogę mamy obrać do tego, żeby te usta powiększyć, ale nie możemy podawać zbyt dużo preparatu. Ile to jest zbyt dużo? Na pewno na jednej sesji nie podajemy więcej niż 1 ml preparatu, natomiast nie każde usta przyjmą ten cały 1 ml. Więc spokojnie czasami możemy podać 0,5 ml i to będzie ok. Za pół roku możemy zabieg uzupełnić, możemy dodać więcej preparatu, natomiast każde usta mają swoją anatomię, mają swoją pojemność, której nie możemy przekroczyć, bo jeśli ją przekroczymy, to wtedy będziemy mieć większe ryzyko migracji kwasu hialuronowego. Tak samo jest w okolicy doliny łez. Dolina łez to jest także ten obszar, gdzie mniej znaczy więcej i tutaj też nie chcemy podawać zbyt dużej ilości preparatu na jednym zabiegu. Tutaj często ten 1 ml jest też zbyt dużą ilością. Oczywiście wszystko zależy od naszego punktu wyjściowego, od naszej anatomii. Wszystko to jest do oceny przez lekarza przed zabiegiem i później także w trakcie zabiegu, jak nasze tkanki reagują. Ale zdecydowanie, jeśli podajemy zbyt dużą ilość preparatu, to wtedy mamy dużo większe ryzyko migracji. Także jeśli powtarzamy zabieg zbyt często, znowu dodając kolejny mililitr preparatu, czyli na przykład przy ustach, jak był efekt, które nas zadowalał po zabiegu, usta zaczęły maleć, chcemy mieć usta większe, ale widzimy, że te usta nadal nie mają tej swojej pojemności, nie powiększyły się, nie rozszerzyły się na tyle, żeby przyjąć więcej, żeby znowu te usta powiększyć.
to wtedy możemy zwiększyć to ryzyko migracji przy drugim zabiegu, podając znowu preparat w to samo miejsce, albo właśnie w okolicy czerwieni warkowej, albo w okolicy Doliny Łez. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na ryzyko powstania migracji, jest technika podania. I tak jak wspomniałam przy okolicy oka, musimy preparat podać po prostu głęboko, żeby wypełnić tę okolicę, ale żeby nam nie prześwitywało i nic nie walutowało tutaj w tej przestrzeni przy oku. I tak samo przy ustach. Musimy trzymać się jak najdalej od konturu. To jest taka jedna cecha. Musimy trzymać się jak najdalej od konturu ust, od konturu tej czerwieni wargowej, żeby po prostu nie stworzyć tej możliwości ucieknięcia preparatu nad czerwień wargową. Następnym czynnikiem jest przestrzeganie zaleceń pozabiegowych przez pacjenta. I na przykład z takich ważnych zaleceń jest to, żeby po zabiegu z kwasem hialuronowym w okolicy ust nie masować, nie ściskać, nie sprawiać, żeby manualnie ten preparat mógł się gdzieś przemieścić. Unikamy tak samo picia przez słomkę, unikamy nadmiernej ekspresji dzióbkowania ust, bo wtedy mięsień okrężny po prostu może pracować i może ten preparat tam przepchnąć. Dlatego zawsze, zawsze koniecznie, bezwzględnie stosujcie się do zaleceń pozabiegowych po wykonanym zabiegu. Ostatnim z czynników, które ma znaczenie, jeśli chodzi o ryzyko migracji, to jest jakość preparatu. Preparaty, które używamy do wypełnienia, muszą być jak najwyższej jakości, bo to jest coś, co jest z nami po prostu przez długi czas. To nie jest coś, co sobie nakładamy na skórę, tak jak ubranie, tylko to jest coś, co żyje z nami, co integruje się z naszymi tkankami i ma to funkcjonować z nami jak najlepiej. Więc jakość preparatu i jakość wybranego gabinetu ma tutaj także duże znaczenie. Jak duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia migracji po zabiegu? Przyznam, że nie mam takich danych, żeby wam powiedzieć, że to jest jedna osoba na 5 czy jedna na 100. Na pewno w okolicy ust jest to problem dosyć częsty, też z racji tego, że kiedyś były inne techniki modelowania ust, te techniki teraz też się zmieniają i to ryzyko faktycznie jest dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeśli pilnujemy tych czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo powstania migracji, jeśli pilnujemy tego, żeby je wykluczyć, wszystkie czynniki, które mogą temu sprzyjać, to ryzyko będzie coraz mniejsze. Natomiast ryzyko migracji jest i jest nie tylko zaraz po zabiegu, ale jak na przykład przy okolicy Doliny Łez może wystąpić dużo później, jak na przykład 3, 5, 7 lat po. Migracja, a grawitacja. Czy tak zawsze jest, że ten kwas migruje niżej? No nie. Tak jak Wam powiedziałam, przy okolicy ust najczęściej ta migracja jest nad czerwień wargową, czyli w zasadzie zupełnie niezgodnie z grawitacją i to właśnie wszystko przez to, jak działają nasze mięśnie. Tak samo przy okolicy brust nosowo-wargowych ta migracja często jest boczna, czyli tak samo to nie jest spłynięcie do dołu, tylko przez pracujące mięśnie te preparaty są uwiedzione w takich, powiedzmy, innych przestrzeniach. Natomiast czasami też grawitacyjnie może tak się stać, że preparat spłynie nam grawitacyjnie niżej, ale było tak kiedyś, jak preparaty były takie bardzo sztywne, takie w zasadzie nie integrujące się w zasadzie z całą naszą strukturą skóry i to było 20 lat temu, kiedy faktycznie te preparaty były po prostu sztywne, były ciężkie i były czymś zupełnie oderwanym od tego, co się dzieje w naszej skórze, wtedy faktycznie grawitacyjnie nie mogły troszkę spłynąć niżej. Natomiast teraz przy zachowaniu dobrej techniki podania preparatu to ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. No i teraz myślę, że najważniejsze. Czy migracja może wchłonąć się sama? Nie. Nie wchłonie się sama i tutaj musimy temu pomóc. Niestety jest tak, że jak chcemy, żeby kwas się wchłonął szybciej, to szybciej się nie wchłania. I tak jest z migracjami, tak jest z okolicą Doliny Łez, tak jest z tym obrzęczem, który się tutaj wytwarza. Możemy czekać latami, a sam ten obrzęk nie ustąpi. Co zrobić, żeby ustąpił? Musimy ten depozyt kwasu hialuronowego, który powoduje to, że jest ten obrzęk, musimy go po prostu rozpuścić. Do tego używamy hialuronidazy, czyli enzymu, który rozpuszcza kwas hialuronowy. I bez tego nie pójdziemy dalej. Bez tego migracja będzie. Często jest tak, że myślimy, że podgrzewanie skóry, podgrzewanie tkanek, częste wizyty w saunie, częste suszenie suszarką, że to może pomóc na tą migrację, natomiast to na pewno nie pomoże. Jeśli chodzi o to rozgrzewanie, o saunę, pomyślmy sobie o osobach, które żyją za granicą, żyją w ciepłych krajach, żyją w krajach, w których przez cały rok jest pięknie, słonecznie i cudownie, jeśli chodzi o temperaturę. I takie osoby też mają wykonywane zabiegi z kwasem hialuronowym, też mają zabiegi wypełniające i ten efekt utrzymuje się u nich
w zasadzie tak samo jak u nas. Dlatego nie ma co czekać, że taka migracja sama się sobą zajmie, że sama minie, bo minąć nie minie. To, co jedyne możemy zrobić, to wtedy my się do tego widoku możemy przyzwyczaić. I tak jest najczęściej, że pacjenci trochę boją się rozpuszczenia, bo już tak jest i już tak było od zawsze i nie chcą tego rozpuszczenia, natomiast sama migracja nie minie. Jeśli chcemy pomóc okolicy, która ma niewielki defekt, niewielkie prześwitywanie kwasu jodowego, niewielki obrzęk, możemy pomóc sobie zabiegami, które faktycznie rozgrzewają tkanki, jak na przykład radiofrekwencja mikrojodowa albo jak działanie laserami na tą okolicę. Natomiast to jest tylko w niewielkich przypadkach, w niewielkim procencie będzie nam dawał ten efekt. Nic nie zastąpi nam rozpuszczenia depozytu kwasu jodowego i tego właśnie preparatu, który powoduje migrację. Podsumowując cały filmik, chciałam Wam dać do zrozumienia, że migracji nie ma się co bać, że jeśli do niej dojdzie, to spokojnie można sobie z nią poradzić, rozpuszczając kwas hialuronowy, że można zadbać o to, żeby to ryzyko migracji było jak najmniejsze, rozsądnie wybierając zabiegi, którym się poddajemy, rozsądnie wybierając miejsca, w którym te zabiegi wykonujemy i z rozsądkiem słuchać osoby, która te zabiegi wykonuje, żeby faktycznie to ryzyko migracji zmniejszyć. Natomiast faktycznie to ryzyko migracji tak czy inaczej może być. Migracja jest jednym z powikłań, które może się wydarzyć po zabiegu modelowania czy używa korzystania z kwasu hialuronowego. Jeśli chcecie dowiedzieć się o innych powikłaniach, które także są możliwe, zapraszam Was do tego filmiku, który się pojawi tutaj niżej. Zachęcam gorąco, żeby wszystkiego wysłuchać. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Dzięki wielkie, pa!